Cześć, witam w następnym odcineczku. Dzisiaj powiem na temat ciśnienia opon, więc zapraszam do oglądania. Przyjmuje się, że uniwersalne, takie bezpieczne ciśnienie dla opon jest to 2,2 bara. Gdzie znaleźć taką informację, już konkretniejszą dla danego samochodu, jakie to ciśnienie powinno być? Więc gdzie taką informację znaleźć? Taka naklejka bądź tabliczka z informacją może znajdować się w okolicach wlewu paliwa, na słupku przy drzwiach kierowcy, może też być w bagażniku przy kole zapasowym. Jeśli by takiej naklejki bądź tabliczki nie było z informacją, no to możemy też szukać tych informacji w instrukcji swojego samochodu. Tam mamy oczywiście dużo informacji na temat naszego auta, jakie ciśnienie w oponach, jakie zalewać płyny dedykowane przez markę danego pojazdu, tak jak oleje i tak dalej, i tak dalej. Teraz podam, jakie ciśnienie opon powinno być w Fiacie Panda. Tutaj Wam oczywiście wkleję te wszystkie informacje, ponieważ mamy różne rozmiary opon i różne też silniki 1.1, 1.2, 1.4, więc to wszystko tutaj Wam wkleję, żebyście sobie zobaczyli. Następna informacja, co ile powinniśmy kontrolować ciśnienie w oponach. Jeśli jest gorąco, jest lato, no to wystarczy kontrolować ciśnienie w oponach raz w miesiącu. Chyba że jedziemy oczywiście gdzieś w długą taką trasę, no to przed takim każdym wyjazdem powinniśmy ciśnienie w oponach skontrolować. Jeśli chodzi o zimę, no to ciśnienie w oponach kontrolujemy częściej, raz w tygodniu. Następna kwestia, którą należy poruszyć, no to zawyżanie ciśnienia w oponach oraz jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach. Jeśli będziemy zawyżać ciśnienie w oponach, to niestety środek bieżnika będzie nam się zużywał szybciej niż barki opony, więc powinniśmy o tym pamiętać, aby ciśnienie było takie, jakie zaleca nam producent samochodu, bądź stosować to uniwersalne, bezpieczne ciśnienie, jakim jest 2.2, które już mówiłem na początku. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem powoduje dłuższą drogę hamowania, samochód prowadzi się niestabilnie, a także bieżnik zużywa się szybciej. Jeśli powietrze uchodzi z opony zbyt szybko, no to co może być tego powodem? Może być uszkodzony wentylek, który należy wymienić, bądź może być już uszkodzona opona. Przykładowo przy styku z rantem felgi. Wtedy należy udać się do zakładu wulkanizacji, aby sprawdzili, w czym jest problem. Czy do wymiany jest wentylek, czy coś już dzieje się niepokojącego z oponą. Więc dbajmy o to, bo to jest bezpieczeństwo nasze, bezpieczeństwo innych na drodze, zwłaszcza teraz jest pora zimowa. Jeszcze powiem na temat bieżnika, kiedy opona kwalifikuje się już do wymiany. Więc tak, opony letnie 3 mm, opony zimowe 4, 4,5 mm. Jeśli mamy bieżnik już poniżej 1,6 mm, są to opony nie nadające się do jazdy, stwarzające ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Powtórzę, ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Ja osobiście nie dopuszczałbym do zejścia do tego 1,6 mm, no bo to jest bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale i osób, które są na drodze, a chyba byśmy tego nie chcieli.
Więc na oponach letnich no to ten bieżnik 3 mm, a opony zimowe 4, 4,5 mm. Jeśli zejdziemy do bieżnika 1,6 mm, a złapie nas policja, wtedy dostajemy mandat i bardzo prawdopodobne, że zostanie nam zabrany dowód rejestracyjny. Tak jak mówiłem, nie dopuszczajmy do zejścia do tak niskiego bieżnika, ponieważ opona nie nadaje się do jazdy. Co ile opony wymieniamy? Opony starzeją się, choćby one były nieużywane, leżą na półce. Nie wiem, przykładowo w piwnicy. Nowe, nieużywane, opona, guma się starzeje i takie opony, no jak już ile, 10 lat, 10 lat jak taka opona leży, to już idzie do wyrzucenia. Co 5-8 lat, jeśli ją eksploatujemy, może jeździmy niewiele i ten bieżnik mamy wysoki, no to po 8 latach eksploatacji opona idzie do wyrzucenia. Tak jak wam mówię, guma traci swoje właściwości, robią się spękania, robi się porowatość już na oponie i wtedy ta opona traci właściwości. Więc między 5 a 8 lat opony powinniśmy zmieniać na nowe. No chyba, że bieżnik zużyje nam się wcześniej, czy wystąpi jakiś już problem z oponą, będą, tak jak wam mówiłem, pory, bądź no już opona będzie pękać, no to musimy właśnie zwracać na to uwagę, czy dzieje się coś złego z oponą, czy możemy jedzie do 5 lat. No jeśli ten bieżnik zużyje nam się wcześniej, czy tak, powtarzam już któryś raz, będą te spękania. Właśnie dlatego obserwujmy opony. Jak poznać datę produkcji na oponie? Mamy oznaczenie DOT i przykładowo będzie to 0322. Wtedy jest to trzeci tydzień roku 2022. 0522, piąty tydzień roku 22. 0221, drugi tydzień roku 2021. Więc w ten sposób możemy poznać, kiedy opona była wyprodukowana. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał. Jeśli tak, no to zostawiajcie łapki w górę. Chyba, że się nie podobał, no to łapki w dół. I zachęcam do komentowania i subskrybujcie oczywiście kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.